tym zadaniu chcemy wyznaczyć pole rąbu, czyli tego sobie szukamy. No i wiemy, że ten rąb jest ułożony z czterech takich trójkątów prostokątnych. O, tu mamy kąt prosty, o bokach 7, 24 i 25 cm. No i tutaj ważna uwaga, najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym to zawsze jest bok, który leży naprzeciwko kąta prostego. Czyli jeżeli mamy boki o długościach 7, 24 i 25, to najdłuższy bok znajduje się w tym miejscu. No i tak przy okazji Wam powiem, że taki bok nazywamy przeciwprostokątną. Prostokątną. Tak, to jest przeciwprostokątna. Czyli tutaj mamy 25 cm. Natomiast te dwa boki to możemy sobie tutaj już zapisać dowolnie. Czy tutaj 7, tu 24, czy też tu 24, a tutaj 7. No i teraz tak, jeżeli mamy cztery takie trójkąty, które mają nam utworzyć rąb, to ten rąb będzie wyglądał w ten sposób. No tutaj zobaczcie, mamy jeden z tych trójkątów, drugi, trzeci oraz czwarty. No i podpiszmy sobie, co wiemy, czyli ten bok naprzeciwko kąta prostego wynosi 25, czyli kąt prosty w tym trójkącie znajduje się tutaj, czyli przeciwprostokątna wynosi 25 i to będzie długość tego boku. 7 podpiszmy sobie w tym miejscu, natomiast 24 to będzie ta długość boku. No i teraz my mamy dwa wzory na pole naszego rąbu, natomiast najwygodniej będzie wykorzystać wzór uwzględniający długości przekątnych, tak? Czyli D1 razy D2 podzielić przez 2. Dlaczego? Bo zobaczcie, jeżeli ten odcinek jest równy 7, to ponieważ tutaj mamy no dokładnie ten sam trójkąt, który mamy tutaj, to ten odcinek także będzie równy 7. Czyli mamy już długość jednej przekątnej i D1 wynosi zatem 7 plus 7, czyli 14 cm. Druga przekątna znajduje się tutaj. Czyli jeżeli ten odcinek wynosi 24, to oznacza, że ten odcinek także ma długość 24, czyli 48 cm. No i te dane sobie wstawmy tutaj do wzoru na pole. Czyli pole to będzie D1, czyli 14, razy D2, czyli 48, podzielić przez 2. No i możemy skrócić przez 2, czyli tu mamy 1, tutaj mamy 24. No i wykonajmy mnożenie, czyli 14 razy 24, 4 razy 4, 16, 4 razy 1, 4 plus 1, 5, 2 razy 4 to 8, 2 razy 1 to 2, czyli mam tak 6, 5 plus 8 to będzie 13, 1, 1 plus 2 to 3, czyli otrzymamy 336 cm² i to będzie nasze pole.